Celulit jest jednym z powszechniejszych i paradoksalnie trudniejszych w korekcji defektów estetycznych. Dotyczy praktycznie większości kobiet. Mamy różne stadia celulitu i tutaj o tym nie będę opowiadał. W tym filmiku chciałbym się skupić na metodach, które są najsensowniejsze dla celulitu stopnia pierwszego i drugiego. W oddzielnym filmiku opowiadam o metodach na bardziej zaawansowany celulit, czyli stopnia trzeciego i stopnia czwartego. Dlaczego takie rozróżnienie? Z prostego powodu. Celulit wczesny, czyli mniej zaawansowany, jest problemem w dużym stopniu czynnościowym i w miarę prosto odwracalny. Natomiast celulit zaawansowany, szczególnie czwarty stopień, to są już zmiany troficzne, czyli zmiany budowy, przebudowy tkanki. Tutaj metody, które się sprawdzają w celulicie stopnia pierwszego, drugiego, praktycznie się nie sprawdzają. W takim razie, jakie to są najsensowniejsze metody, którymi możemy działać na celulit stopnia pierwszego i drugiego? Ponieważ zmiany są czynnościowe i są związane z zaburzeniem krążenia, z ograniczeniem krążenia, z niedotlenieniem tkanki i z trudnością w odprowadzeniu metabolitów z tkanki, no to wszystkie metody, które będą w tym kierunku działać, będą skuteczne. Ja osobiście i my osobiście w Lexpercie polecamy 4 typy zabiegów. Numer 1 chyba to są wszelkiego rodzaju masaże. Mamy tutaj mnóstwo różnych urządzeń, od tych najprostszych, gdzie my działamy tylko mechaniczne poprzez masowanie, ewentualnie masowanie i podciśnienie, czyli to też jest działanie mechaniczne, poprzez troszeczkę bardziej zaawansowane, gdzie jeszcze mamy mechanizm podgrzewania, a w niektórych urządzeniach jeszcze naświetlania światłem podczerwonym. Którą w takim razie metodę wybrać? Jeśli macie pierwszy stopień celulitu, to naprawdę większego znaczenia nie ma. Jeśli jest to drugi stopień, albo już taki bardziej zaawansowany drugi, łamany na trzeci stopień, to raczej sugeruję te urządzenia, które mają skojarzone działanie, czyli mamy masaż mechaniczny plus podgrzewanie jako minimum, a jeszcze jeśli jest naświetlanie, ono też nie zaszkodzi. Dlaczego? Dlatego, że w tym momencie pobudzamy tkankę w kilku mechanizmach, więc skuteczność zabiegu będzie trochę lepsza. Drugą metodą, która jest dosyć popularna i która jest faktycznie sensowna w przypadku celulitu stopnia pierwszego i drugiego, jest karboksyterapia. Jest to zabieg wstrzykiwania dwutlenku węgla pod skórę w tkankę tłuszczową podskórną. Zabieg jest zabiegiem bardzo naturalnym, bardzo fajnym i wykorzystuje tutaj taki mechanizm oszustwa tkanki, ponieważ my podamy dwutlenek węgla, który naturalnie w naszej tkance jest, ponieważ nasze komórki i nasze tkanki pracując po prostu wytwarzają ten dwutlenek węgla. W momencie, kiedy damy takiego dwutlenku węgla sztucznie więcej poprzez wstrzyknięcie, oszukujemy tkankę, tak jakby mówiąc jej, że jest za dużo dwutlenku węgla, za duże stężenie. To bardzo napędza procesy krążenia, czyli przyspiesza procesy krążenia. Dzięki temu po pierwsze krew szybciej płynie, poszerzają się naczynka krwionośne, uaktywniają się mechanizmy oddawania tlenu w tkance, czyli mamy ten efekt eliminacji dwutlenku węgla, mamy efekt lepszego natlenienia tkanki i jest jeszcze trzeci efekt, ponieważ krew szybciej krąży, naczynka są poszerzone, to też szybciej wydalają się metabolity, przez co ta tkanka po prostu ulega, kondycja tkanki ulega poprawie, no i mamy efekt cofnięcia się celulitu. Zabieg jest trochę niestety bolesny i trzeba go wykonywać w serii, ale warto też pamiętać, że jeśli będziemy częściej karboksyterapię wykonywać regularnie, serię 10 czy nawet kilkunastu czasami zabiegów, to pojawia się jeszcze jeden pożądany i korzystny efekt, a mianowicie pojawiają się nowe naczynka krwionośne i wówczas, nawet jeśli już przestaniemy wykonywać zabiegi, to te naczynka pozostają na jakiś czas, przez co tkanka jest lepiej unaczyniona, lepiej funkcjonuje i lepiej eliminuje metabolity.
Trzecią metodą, która jest bardzo sensowna, o ile zastosujemy sensowne preparaty, jest głęboka mezoterapia, ale nie taka mezoterapia, jaką stosujemy w przypadku skóry, bo mezoterapia skóry to szczerze mówiąc nie jest mój ulubiony zabieg i ona nie przynosi spektakularnych efektów, więc tutaj mówimy o mezoterapii, no albo o iniekcji dedykowanych celulitowi preparatów. Mają one na celu poprawę metabolizmu tkanki, wspomożenie w usuwaniu metabolitów i mamy na rynku kilka certyfikowanych i dedykowanych preparatów. One naprawdę dają fajny efekt. Jedyny minus, że znowu niestety trzeba to zrobić w jakiejś serii, czyli kilku zabiegów. Zazwyczaj 5, 7, czasami nawet więcej, ale to już rzadko. Taka mezoterapia jest zabiegiem małoinwazyjnym, relatywnie nie jest tak bardzo bolesna jak karboksyterapia. Co do skuteczności, to wszystko zależy od oczywiście od stopnia i rodzaju celulitu, ale zazwyczaj jest troszeczkę bardziej skuteczna niż karboksyterapia. Ostatnią rzeczą, o której chciałbym wspomnieć, są urządzenia typu MFIT. W przypadku MFIT-u działamy bardzo silną falą elektromagnetyczną, która nam bardzo mocno kurczy mięśnie. Jest to dość duży wysiłek dla mięśni, ale no pośrednio, ponieważ tkanka tłuszczowa podskórna sąsiaduje z mięśniami, to w pewnym stopniu i ta tkanka tłuszczowa zostaje pośrednio pobudzona, bo te mięśnie kurcząc się, no jakby też troszeczkę wywołują pewne ruchy w tkance tłuszczowej, co znowu powoduje poprawę ukrwienia tkanki tłuszczowej i poprawę jej funkcjonowania przez lepsze dotlenienie, przez sprawniejsze usuwanie metabolitów. No a jednocześnie mamy efekt rzeźbienia mięśni, więc ta podbudowa, która jest pod tkanką tłuszczową, jest po prostu sztywniejsza. Więc wizualnie mamy efekt ładniejszych ud, czy ładniejszych, jędrniejszych pośladków. Czasami nawet zdarza się, że zabiegi typu MFIT dają lekkie wyszczuplenie, czyli lekką redukcję tkanki tłuszczowej. Podobnie zresztą jest po zabiegach masażem, szczególnie masażem urządzeniem, które również ma funkcję rozgrzewania. Na pewno zastanawiacie się, która z metod byłaby w takim razie najlepsza. Nie ma jednej, jedynej odpowiedzi. Warto to skonsultować i obejrzeć z profesjonalistą i podjąć decyzję. Czasami też jest potrzebna niestety skojarzona terapia, ale zazwyczaj jedna wybrana metoda w zupełności wystarcza, jeśli celulit jest niezaawansowany. Bardzo dziękuję. Zapraszam do oglądania filmiku o metodach na celulit 3. i 4. stopnia. Do widzenia.